po polsku nie pojmuję wcale. Ja myślałam, że w Litwie wszystko maskale. O Litwie, dalibóg, wiem mniej niż o Chinach. Tymi słowami Mickiewicza dokładnie 10 lat temu widzów TVP Polonia witali z Wilna. Edyta Maksymowicz i Walenty Wojnigów. My z Katkiem jesteśmy młodsi. Dziś zapraszamy obejrzeć piosenne wydanie Wilnoteki. Pierwszy i jedyny polski ośrodek telewizyjny na Litwie powstał jeszcze wcześniej, gdy nasz kolega Janek Wierbiel wrócił po studiach w Polsce na Litwę i nawiązał kontakt z polską redakcją w telewizji litewskiej. Wówczas zrodził się pomysł zorganizowania, stworzenia młodzieżowego wydania polskiej audycji Rozmowy Wileńskie. I nasza pierwsza audycja ze studia LTV ruszyła na początku maja właśnie 1997 roku. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Walenty Wojniło i witam serdecznie wszystkich, którzy w tej chwili zgromadzili się przed ekranem. W ramach współpracy między Narodowymi Telewizjami Polskiej i Litwy jesienią tegoż roku zostaliśmy zaproszeni na szkolenia do Telewizji Polskiej i już po kilku miesiącach podpisaliśmy naszą pierwszą umowę z Telewizyjną Agencją Informacyjną. Dziś szczególnie serdecznie witam wszystkich naszych widzów i zapraszam do obejrzenia programu, który tym razem przygotowaliśmy dla Państwa z Polski. I od tego czasu do dziś wysyłamy nasze relacje do wszystkich programów informacyjnych TVP, nie tylko z Litwy, bo trzeba również z Łotwy i z Estonii. Wybory dziewczyny kuriera stają się najpopularniejszą polską imprezą na Litwie, ponieważ miło się przekonać po raz kolejny, że właśnie na Litwie polskie dziewczyny mają najwięcej witaminy. Wilno, Walenty Wojniło, Panorama. Michał. Zaczekaj, Miłosz. Od początku intensywnie rozwijała się również nasza współpraca z telewizją Polonia i w międzyczasie zawsze proponowaliśmy stworzenie oddzielnego magazynu o życiu Polaków na Litwie, sukcesach, osiągnięciach tej polskiej społeczności. Ostatecznie zdecydowała się na to ówczesna dyrektor telewizji Polonia, Agnieszka Romaszewska, i w styczniu 2009 roku pojawiło się oddzielne, osobne okienko z Wilna, Wilnoteka, która istnieje do dziś. Oto Dom Kultury Polskiej w Wilnie. Tu wszystko się zaczęło. A dziś Wilnoteka to nie tylko audycja czy portal. To cały polski ośrodek informacyjny na Litwie. Chodźcie z nami. Pokażemy, jak działa. Na początku idziemy do podziemi, gdzie bije techniczna sesja redakcji. Dzień dobry. Dzień dobry. Wow, jacy fajni goście do nas przyszli. Proszę bardzo. Czy tu powstaje Wilnoteka? Tak, tu powstaje Wilnoteka. Tu ją montujemy, składamy i wysyłamy do Warszawy, a w Warszawie później ją dają na antenę i przychodzi do nas, do telewizora. Tak, Wilnoteka powstała właśnie tu, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, gdzie w zasadzie od jego początku, od otwarcia tego domu w 2001 roku mieściła się nasza redakcja. Tu powstawała audycja Album Wileńskie, tu też robiliśmy newsy dla programów informacyjnych TVP i reportaże o życiu Polaków na Litwie dla telewizji Polonia. Te minione dwie dekady to także okres szczególnie intensywnego rozwoju techniki telewizyjnej, bo przecież zaczynaliśmy jeszcze na dużych kamerach, betakamach z dużymi kasetami. Potem te kasety stawały się coraz mniejsze, obrazek coraz lepszy, aż w końcu używamy karty pamięci, a komputery służą już nie tylko do pisania tekstów. To wszystko jest potrzebne do zrobienia tych 15 minut tygodniowo. Tak? I tu są, zaprezentowałem Wam takie kasety, na których my kiedyś dawno temu pracowaliśmy. Takie duże, później mniejsze,
a teraz to w sumie na takich dyskach to jest i jeszcze na mniejszych takich kartkach. A tutaj mamy kamerę jedną, tam kamerę drugą, tam koledzy was zobaczą, jak filmują, zobacz ile macie kamer, tak? Tutaj nasze archiwum jest, tu są różne jakieś mikrofony takie, żeby do wam zadać pytanie, prawda? Raz, dwa, raz, tak? No, idziemy dalej, a tutaj koleżanka, zobaczcie, montuje też coś. Aleksandra, kuku! Zobacz, tu Aleksandra coś montuje, tak? Chodź, idziemy do następnego pokoju. No, tutaj też Mateusz też montuje coś, prawda? Razem z telefonem coś tam kombinuje, bo teraz bez telefonu już niestety, ale nie da się, sami wiecie jak to jest, no. Tutaj następny, tutaj kolega Artur, to jest nasz szef od techniki, Artur, kuku. No, on wszystko wie, co w komputerze dzieje się. Całe jego serce, wszystko. A czy macie rozkład lekcji w szkole? Tak. To ja taki sam rozkład lekcji prowadzę w Wilnotece. Idziemy teraz chyba na górę, zobaczyć, gdzie jest mózg Wilnoteki. Mózg. Tak, tu jest serce bije, cały krojem, a na górze jest mózg. I tutaj zobaczcie, co dzieje się. I co tu jest? Bo jeżeli jakiś obcokrajowy więc mówi, to tutaj ktoś przetłumaczy język na polski. Można też tak zrobić, a tutaj wszyscy nagrywają dźwięk. I później, kiedy w Wilnotece my słuchamy, co tam w telewizorze ktoś mówi, to właśnie jest nagrywane tutaj, w takiej zwanej dziupli. Dobra, to co, idziemy na górę? Tak! Super! Teraz idziemy na górę? Tak jest, gimbal na górę. Jednocześnie rozwijała się nasza redakcja i przełomowym momentem był rok 2010, kiedy pojawił się portal Wilnoteka.lt. To był pierwszy polski portal multimedialny na Litwie, bo dotychczas cały nasz dorobek telewizyjny był takim dorobkiem dosyć ulotnym, związanym z czasem emisji. Z kolei właśnie do 2010 roku pojawiliśmy się w tej światowej sieci internetu i wszystkie nasze materiały filmowe, właśnie ukazujące życie Polaków na Litwie, stały się dostępne non-stop. Kiedy ruszała Wilnoteka.lt, tych materiałów, tych informacji w ogóle o Polakach na Litwie w internecie było bardzo niewiele. Dziś jest już całkiem inaczej, ale mimo wszystko Wilnoteka pozostaje największym źródłem takiej wiedzy, informacji audiowizualnej o życiu społeczności polskiej na Litwie. Tak powstała Wilnoteka, to nie knajpa, nie apteka. Wilnoteka, Wilnoteka, to jest portal choćby co, Wilnoteka. Wilnoteka to nie knajpa, nie apteka. Wilnoteka, Wilnoteka to jest portal, choćby co. Tak, bardzo dobrze. I tu idziemy na górę. Tam jest, o tutaj zobaczcie, co tu jest napisane? Polonia. Polonia. Tutaj też. I litewska telewizja. I album wileńskie, wszędzie wszystkie programy, które my też lubimy. Zapraszam. Dzień dobry. Czego ja nie robię w tym portalu? To pytanie. Wszystko robię, to co trzeba, to robię. Jak trzeba pisać, to piszę. Jak trzeba jechać na zdjęcia, to jadę na zdjęcia. Jak trzeba nagrać stand-upa, to nagrywam stand-upa. Może pani pokaże, jak się nagrywa stand-upa? No bardzo chętnie, chodźmy. Chodźmy. Gdzie jest kamera? Tutaj. Kamera, patrzymy na kamerę. Tutaj.
Dziś Wilnoteka to unikalny zespół ludzi, którzy umieją chyba wszystko. A jeżeli czegoś nie umieją, to bardzo szybko się uczą, bo mają taką pracę. To dla was, kochani widzowie, przemierzaliśmy morza. Najlepiej ma w cieplutkim garażu i lądy. Leciwy staruszek, ale wciąż zdobywa świat, podbija serca. Jak czterej pancerni walczyliśmy o polskość najcięższą bronią. Na polach i łąkach, a nawet w powietrzu. W każdych warunkach atmosferycznych i pod każdą szerokością geograficzną. W ciągu tych wielu lat pracy z kamerą udało nam się faktycznie nie tylko poznać Wileńszczyznę i całą Litwę oraz kraje pobliskie jak Łotwa, Estonia, ale też zwiedzić kawał świata tropem Wilniuków, bo właśnie też śledziliśmy losy Polaków z Wileńszczyzny, których XX wiek rozrzucił po całym świecie. Tu, na skraju pustyni Kalahari. W Stanach Zjednoczonych. Tu też mieszkają Polacy, mnóstwo Polaków, bo w każdym zakątku świata możemy spotkać Polaka. Co ma wspólnego Wiedeń i Wilno? O tym już za chwilę. Ja tymczasem mówię już Państwu do zobaczenia za tydzień, bo śpieszę na galę polonijnych Oscarów. Dzięki wsparciu Senatu RP i Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie od lat organizujemy też liczne projekty kulturalne i społeczne. Przy naszym ośrodku działa na przykład Polskie Archiwum Audiowizualne na Litwie i w sumie mamy już prawie 10 tysięcy godzin nagrań archiwalnych. Gromadzimy różne kroniki, różne także archiwa prywatne, wszystkie materiały filmowe związane właśnie z życiem, z historią Polaków na Wileńszczyźnie. Od 5 lat organizujemy także chyba najweselszą, a na pewno jedną z najpopularniejszych polskich imprez młodzieżowych na Litwie, czyli Kabareton Studnia. Panie Janku, to będę na szybciutko filmujemy gorący reportaż. Dzień dobry, Litwa! Z wami Wilnoteka! Pan Edyt i pani Walenta! Wilnoteka jak apteka. Jak nie mamy, namieszamy. Najgorętsze wiadomości za dziś. Od wielu lat sygnalizowaliśmy, że Polacy na Litwie zasługują nie tylko na własną audycję, ale także na polską lokalną telewizję, która pomogłaby ograniczyć wpływy rosyjskich kanałów, jakże popularnych na Wileńszczyźnie, nie tylko w polskim środowisku. Odwilż w polsko-litewskich relacjach sprawiła, że stało się to możliwe i obecnie na Wileńszczyźnie na bazie TVP Polonia powstaje nowy kanał TVP Wilno. Witamy w redakcji Telewizji Polskiej w Wilnie. Zanim młodzież szkoli się, ekipa Wilnoteki nadal przybliża rodakom na całym świecie to, czym żyją Polacy na Wileńszczyźnie. A wiadomo, teraz żyją, no czym, no wiadomo, świętami wielkanocnymi, dlatego była okazja i nauczyć się wicia słynnych wileńskich palm i przygotowywania wielkanocnego stołu pod okiem jednego z najlepszych speców od kuchni na Wileńszczyźnie, oczywiście wileńskiej Polki. Dzieciństwo nie odeszło. Gdyby na każdy z 500 wydań Wilnoteki malowalibyśmy chociaż jedno jajo, mielibyśmy dzisiaj tutaj całą kopę, a raczej górę jaj. Ale mamy nadzieję, że taki właśnie ślad wiedzy o Wileńszczyźnie i jej mieszkańcach zostawiliśmy w sercach i pamięci naszych widzów, którym z okazji zbliżających się świąt Zmartwychwstania Pańskiego w imieniu całej naszej wileńskiej ekipy. Z miasta Miłosierdzia Bożego życzymy dostatniej, pogodnej, radosnej, a przede wszystkim rodzinnej i oczywiście zgodnej z polskimi tradycjami Wielkanocy. Wesołego Alleluja! Do zobaczenia za kolejnych 10 lat w tysięcznym wydaniu Wilnoteki!